Cześć, siemano, tutaj Suert, gram dalej w Gridfall. Odczekaliśmy sobie jeden dzień w grze. Chodzi o misję związaną z Afrą, rytuał tworzenia więzi. Tak jak widzicie, zaczekaliśmy jeden dzień na rytuał. I teraz musimy udać się do Kergana, aby wziąć udział w tym właśnie rytuale. No, misja związana z Afrą, kontynuujemy sobie jej wątek. To zadanie jest tutaj niedaleko. Udamy się na miejsce akurat przy naszym obozie. No, raczej chyba skradać się nie musimy. Gra nas o tym nie informuje. You again. Your curiosity is truly unquenchable. Forgive our intrusion, Dunkus, but I really want to attend Yewan's ritual. I have learned a lot thanks to you, but I still have so much left to understand. If you are one of ours, Afra, I would be flattered to have such an inquisitive and resolute apprentice. You can attend the ritual, but promise me that you will be discreet. No Renaixe ever had this honor before. We will do everything in our power to prove ourselves worthy of your trust, Dunkus. Mamy dosyć dobre relacje z tubylcami. Nie chcemy ich oczywiście popsuć. No, z każdym tutaj z nich widzę, możemy porozmawiać. How are you? You must be feeling impatient. Impatient, yes, and a little bit afraid as well. It's only natural to be afraid, Yerwan. It's a new life starting for you. But I will be by your side, now and forever. Okej. Okay. Dunkasa zostawimy sobie na koniec. Times really must have changed for some Renaixe to attend our rituals. These are very different from the others. Their leader is an Onol Menawi, after all. I know I look like them, but I'm not one of them. You may not be bonded, but your parents must have been. You should be proud and happy about it. It is probably thanks to your bond that Dunkas has accepted your presence. Troszkę tutaj nam zdradziła ta starsza, że płynie w nas krew tubylców. To będziemy robić takie zadanie główne, jeszcze właśnie związane ze starożytnym sekretem, z sekretem księcia. Tam się dowiem na pewno więcej. You look preoccupied. Our people have suffered many lions attacks, often during rituals. In some villages, all the young Sinal Manawi were abducted. You seem different from the others, Zafra, but I can't help worrying. I have nothing to do with these attacks, Dunkus, I swear. I believe you. Otherwise, you would not be here with us. But I hope that your brothers will not be there in the shadows, ready to pounce on our children. No, miejmy nadzieję, że tak właśnie jest. Porozmawialiśmy z członkami klanu. Przygotuj się do rytuału. No, to może być ciekawe wydarzenie. Arwych Neistiri, Adeista Mararmam. Meneda, 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 Meneda. Nadaik. Jeden z opiekunów. You are an Onol Menawi now, Yewan. And soon you will heal the earth by our sides. Like a real Donegad. Thank you, Dunkus. I feel so proud.
I am so happy that we can be Voglendaiga together at last. What about you, Afra? Did you find the answers you were looking for? It's strange. I didn't exactly understand what happened, but I am moved. Some events must be understood with the heart, not the head. It seems like you are right, Dunkus. We are under attack. No jednak, miał rację. No to nieciekawie. Trzeba by tu rozłożyć. Kurde, tam widzę, jak coś nieźli twardziele są. Łapka rozstawiona. Jeszcze jedną rozstawimy. Muszę się w ogóle uleczyć, widzę. Tego by się przydało tu załatwić twardziela. Musimy im pomóc. Wystawmy pułapkę jeszcze. Dobra. Pięknie, zadziałała. Aż ty chciałeś nie... Użyjmy furii. O właśnie. Jeszcze. Super. Teraz idzie całkiem przyzwoicie. Pułapeczka rozstawiona. Strzał, bum. Bum. Jeszcze raz bum. No, podbiegnij do mnie. Ach, nie ty miałeś chyba w to wejść. Ale mnie ciachnął. Ten jest jeszcze tutaj groźny, widzę. Z furii. Ale mnie pociachał. Zdrówko. Który tu jeszcze? Tam jeszcze są, walczą. Udało się. Your curiosity, Afra, has saved lives. If it weren't for you, people from my village would have been abducted or killed. I am infinitely grateful, especially considering that fighting against your brothers could not have been easy. Indeed. These people were brutes. They had it coming. However, you don't know how right you are, Dunkus. I recognize some of these men. Really? Did they belong to the governor's court? No. They worked for my former master, Dr. Asili. I was his student for a long time before I realized that this man's methods were questionable. He was so obsessed with his goals that he became cruel. But I can't believe he'd go as far as abducting people for his experiments. You think that the Onol Manawi are used for experiments? Now that I have seen these soldiers, I am certain of it, and I am afraid they may suffer atrocious treatment under the guise of scientific progress. I am so ashamed. Come now, shame serves no purpose. And you are proof that the Loyans are not all the same. Thank you, Dunkus. And thank you, Desarde. You opened my eyes. Reputacja plus 3, rytuał tworzenia więzi. Zadanie mamy zaliczone. Myślę, że zaraz możemy sobie porozmawiać z Afrą. Spróbować pociągnąć tutaj romansik. Sporo reputacji u niej zyskaliśmy. Pułapkę chyba mogę zebrać, dokładnie. Czemu nie? Nic tutaj więcej chyba... Chyba nie ma. Jeszcze sobie zerknę na tą minimapkę. Tutaj można by się udać, zobaczyć. Zobaczyć, co mamy w tę stronę. I tutaj jeszcze jest jeden znaczek zapytania. Zaraz tam się udamy. Porozmawiajmy z Afrą. Desarde, I'm happy to see you. Can I do anything for you? Zapytaj, czy ceremonia zmieniła jej wizję świata. Do you think that attending this ceremony has changed your world vision? Yes, obviously. Before it, I was so focused on my own knowledge. This ritual made me understand the power of sharing, of emotions and of the bonds between people. This new vision gives me new perspectives. A whole new life is ahead of me. No proszę. Powiedz jej, że masz nadzieję być jej jego częścią. Powiedz jej, że naukowa analiza nie daje wszystkich odpowiedzi. Powiedz jej, że wiedza ma niejedno oblicze. A może... dobra. Kurde, sam nie wiem. No dobra, powiedzmy jej, że mam nadzieję być jego częścią. I hope I'll be lucky enough to be by your side. We share amazing memories now. A bond has been created between us too. And I can't imagine this new life without you by my side. Anything else?
O matko święta, reputacja plus 2 u Afry. Miasto, z którego pochodzi, pytaliśmy. Przybycie na wyspę, pytaliśmy. Tutaj się pojawiła nowa opcja. Wiedza uzyskana dzięki Dunkasowi. I'm under the impression that you've not learned as many things as you wanted by observing Dunkas's clan. That's true. I hope to discover the physical or alchemical mechanism behind their metamorphosis. But instead, I don't know. I think I now understand the bond that unites their people to this land. The links that connects them and the power of their culture. It's unexpected. I wonder if this couldn't become another subject for study. The study of people, their customs and beliefs. If I said that in Alsard, people would think I've gone mad, but here, everything is possible, right? Learning about the natives would allow us to stop being afraid of them and to see them like fellow humans at last. No, w końcu ludźmi oni są. No, nic w tej chwili tutaj od niej więcej nie uzyskamy. Zaznaczyłem sobie ten pytajnik, udamy się może w tą stronę. Jeszcze jedna rzecz, zadania poboczne. No, zostały nam występki matki kardynaliny, tutaj związane z misjami z Petrusem. Dobra, ale po kolei wszystko. Nie wiadomo, czy rozmowa na przykład z Ciorą w obozie nie otworzyłaby nam kolejnego zadania związanego z Ciorą. Żywica smoczej krwi, tego potrzebowałem. Tutaj nie byliśmy na tych terenach, tam jest chyba droga dalej. A tam jest też ten nasz znaczek zapytania. Ładnie tutaj, klimatycznie. Udajmy się w to miejsce. Zobaczymy, co też tutaj się kryje. No i widzę, że mamy obóz. Ale tutaj mamy jeszcze żywicę smoczej krwi. To wezmę. Obóz sobie odblokujemy. Dokładnie. Drugi z dwóch w tej okolicy. No i jeszcze jedno miejsce tutaj widziałem. Udajmy się może. Zobaczmy, co tam jest. Potem chciałbym wrócić do tego obozu. Może zrobię tutaj parę tych pułapek z trucizną. Nie wiem, czy oni nas tu będą atakować. Nie, już się obawiałem lekko. No tutaj nie byliśmy. Dorhad Genedu, odkrywasz miejsce. O! Brzmi ciekawie. Z podróż i tutaj jest jakaś dom Glendana. Ha! Dom Glendana. Może to też będzie związane z jakąś misją. No Renaixe may enter here. This is the council room. It is a sacred place. I see. Thank you for telling me. Goodbye. Tak, myślę, że to będzie miejsce związane z misją. Bez dwóch zdań. Okej, to tą miejscówkę mamy tutaj, wydaje mi się, wymaksowaną. Wszystko, co tutaj można było zobaczyć, zobaczyliśmy. Nie jest to zbyt wielki obszar, więc udało się to wszystko w miarę szybko tutaj ogarnąć. Udam się do obozu, spytamy Ciorę. Może zrobimy najpierw pułapki, potem zapytamy Ciorę, czy nie ma przypadkiem dla nas kolejnego zadania. Jeśli nie, to może zrobimy tą misję z Petrusem. Zbierz towarzyszy. Dobra, oni wszyscy już tutaj będą. Ja użyję tak, stołu roboczego. Po to, by zrobić trującą miksturę alchemiczną. Dwie sztuki, zawsze coś. To jest to, co smarowidło nam miecz. Alchemiczna mikstura obrażeń od żywiołów. No, żywica sosny też tutaj jest potrzebna. No to na razie nic nie zrobimy. To jest to, co z kolei rozstawiam pułapki. Na razie sprzętów moich nie będę ulepszał. Dla Wasko mamy wszystkie misje porobione. Dla Afry wszystkie misje mamy porobione. Porozmawiajmy z Ciorą. Karanc, do you need something? Spytajmy o jej ojca. I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago. But
This memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Na razie to wszystko, Sioro. See you later. Kurt miał jeszcze mieć dla nas jakieś zadanie, miał nas o tym poinformować, ale czy tak jest? Jego rolę jako nauczyciela, jego rodzinę. Na razie tutaj się nic nie dowiemy od Kurta nowego. Dobra, czyli spróbujemy sobie zrobić to zadanie związane z postacią Petrusa. Poproś go o powtórzenie planu. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. Dobra, zgodzimy się. Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Matthias. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it. No, może być ciekawie. Myślę, że ta ekipa, którą mamy, czyli Petrusa, Afra, jest okej. Nie będziemy tutaj kombinować. Przeszukaj apartamenty matki kardynaliny. Udajemy się w podróż do San Mateus. Czy to aby na pewno San Mateus, tak nie zwróciłem uwagi? Chyba tak, ale dobra. Zobaczymy. Tir Dop, Czarne Ziemie. Czyli to jednak nie jest... Kurczę, to nie to miało być. To jest demoniczny kult, a my chcemy zadanie poboczne. Myślałem, że od razu nam się wybierze występki matki kardynaliny. To chcemy robić. Demoniczny kult jeszcze sobie zrobimy. To jest misja fabularna, misja główna, ale... Jedźmy teraz z tym zadaniem dla Petrusa. No tak, to oczywiście musi być z każdą taką podróżą obóz, która mogłaby zapamiętać, że przed chwilą kompletnie z takiego obozu nie skorzystaliśmy, więc mogłaby po prostu tę sekwencję pominąć. No okej, ekran wczytywania San Mateus. Przepiękne miasto. Jesteśmy w rezydencji Desardet. No i co? I udajemy się do posiadłości gubernatora matki kardynaliny. Przy okazji zwiniemy coś ze skrzyni. Czemu nie? Tutaj był ten plac, ale jeszcze tu widzę, jest jedna skrzynia. Okej. Eliksir zdrowia, amunicja zawsze za darmożkę. No, zobaczymy. Oby Petrusa tutaj miał rację. Pewnie gdzieś będziemy musieli znaleźć te stroje tych służących, bo nie wiem, gdzie to jest. Gdzie tutaj się można w te stroje przebrać, no ale zobaczymy. Jesteśmy w pałacu gubernatora. Pokazuje nam, że powinniśmy się udać na górę. Nawet pokazuje nam, że chyba powinniśmy iść jeszcze wyżej. Co my tu mamy? Tutaj może będzie jakieś przejście na górę. Bo innych schodów tutaj w tej chwili
Nie widzę. No właśnie, tymi weszliśmy. Dobra, no idźmy, zobaczymy. Ona w ogóle coś ma nam do powiedzenia. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us. All the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. No proszę, problemy w Edenie. Od razu dostaliśmy od niej zupełnie przypadkiem misję poboczną. No okej. Dobra, tak jak myślałem, tutaj mamy wejście na górę. I obyśmy się tutaj dostali do tego zadanka. Tu sobie wejdziemy. Chyba dobrze idziemy, co? Wygląda na to, że bardzo dobrze. No widzę, że nawet się nie musieliśmy tutaj przebierać. No, zobaczymy jak to wyjdzie do końca. List od służącego. Wasza eminencja, zgodnie z rozkazem przeprowadziliśmy zmiany w pokoju w piwnicy. Szkody wyrządzone przez gości okazały się poważne i niestety musieliśmy wymienić dywany, które były mocno poplamione. Mam nadzieję, że nowe kobierce przypadną waszej miłości do gustu. Klucz do pokoju jest jak zwykle na biurku waszej eminencji. Dowiedz się, co ukryto pod pałacem San Mateus. Wspominał o kluczu znajdującym się na biurku waszej eminencji. No. W tym pokoju tutaj takowego klucza nie widzę. Teraz musimy zejść chyba niżej. Zdecydowanie. No dobra. Na razie nikt nas na niczym nie przyłapał. Się rozglądam, czy tutaj właśnie też nie ma jakiegoś klucza. Ha. Jezu, ile tych pokoi. Nieźle sobie mieszka matka kardynalia. Czy kardynalina, czy jak ona tam się zwie. Dobra, nie ma co chyba przedłużać. Trzeba stąd iść. Nikt nas nie złapał, więc nam się udało. Załóżmy, że mieliśmy stroje służących. Musimy sobie to chyba po prostu wyobrazić. Ona jeszcze jakby tam miała takie okienko dialogowe, ale dobra, na razie nie będziemy z nią rozmawiać. Zadanie jakieś poboczne dostaliśmy. Jest tych misji tutaj sporo do zrobienia. No, być może tutaj będzie zejście. Tak. Od razu mamy jakąś skrzynię. No proszę, złote monety, eliksir zdrowia, amunicja, ogórecznik, wszystko co nam potrzebne. Tutaj już niczego nie ma. 21 poziom naszej postaci. No po tej misji zbliżymy się na pewno do poziomu 22. Łazimy sobie po piwnicach. No,
Obyśmy się dostali. O, Holender. The palace is forbidden to visitors by order of the Mother Cardinal. We did not know. Please excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. O, Holender. Przebierz członków drużyny za służących. Wygodna kamizelka. Jezus, a skąd ja mam wziąć taką wygodną kamizelkę? Ha. No bez jaj. Wygodna kamizelka. No tak średnio mi się to podoba, średnio mi się to widzi. Tutaj odkryto nowy region, to później sobie poczytamy. W mordę kolec, no. Aha, tu jest ta misja początki Telime. Ja pierdzielę, no. Tu coś mamy. Aha, no tak, ale tutaj nie wejdziemy. Kurde, gdzie my możemy te stroje zdobyć? Wygodna kamizelka. Pokazuje nam coś u góry. Tylko nie wiem, czy... Chyba w dobrym w miarę miejscu jesteśmy. Zobaczcie. Tutaj może się uda znaleźć te stroje. Dobra, tutaj sobie możemy biegać bez przeszkód. Oho. Klucz do sekretnego pokoju. Dobra, czyli tutaj mamy ten klucz. Klucz kluczem, ale my nie mamy wygodnej, kurde, kamizelki. No i już mi się coś zdaje, że musimy chyba takie po prostu kupić. Gdzieś poszukamy kupca. Zakupimy 3 wygodne kamizelki, no bo nic innego mi do głowy nie przychodzi tutaj. Jak inaczej się przebrać, jak tylko kupić właśnie takie rzeczy, co tutaj jest. A proszę, kupiec Telime. No. Dobrze myślałem. To idziemy na zakupy. Dawać mi tu wygodne kamizelki. Gdzie ten cały kupiec, kurde? Jest. Dawaj wygodne kamizelki, gościu. Dobra, kupuj. Cyk i ciuchy. Wygodna kamizelka. Są. Jedna. Druga. Trzecia. Goodbye. Ja już widzę, mam założoną. Afra. Ty też zakładaj. I ten. Petrusa. No. Przebierz członków drużyny za służących, to już jesteśmy przebrani. Teraz możemy śmiało się udać do tej piwnicy. Całe szczęście, że kupiec miał tyle wygodnych kamizelek. To się zrobiło lekko skomplikowanie, tak jakby tutaj gdzieś nie można było znaleźć tych ciuchów. W tym pałacu też dziwne. Powiedzcie. Dobra, złaźmy tam, teraz nas gość przepuści. Nieważne, że mamy kapelusz. Ważne, że mamy wygodną kamizelkę. No, teraz już go nawet, kurde, nie ma. Są inni, to był chyba ten. A, tu się muszę dowiedzieć, gdzie tu Holender iść. Czy to było w tym pokoju, to przejście? Nie. Gdzieś tutaj to mamy. Ah, well. This is a very unique place. The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. No to tutaj się dzieje. Tu niezłe biby są. U matki kardynaliny. Trzeba by się na jakąś taką kiedyś załapać. Oh, for goodness sake! This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking.
No. Ba. A tutaj? Co mamy w tym miejscu? It seems that someone forgot their earring. Ugh. Here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Teleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. No dobra, czy coś tutaj jeszcze chyba musimy poszukać? Coś jeszcze musimy znaleźć w tym miejscu? Ha. No nie wiem, nie wiem. Tutaj jeszcze mamy jakieś drzwi i mamy ten klucz przecież. Zobaczmy, co się kryje w tym pokoju. Cyk, cyk, cyk. Mamy tylko coś tutaj. Jakaś paczuszka. Księga rachunkowa matki kardynaliny Corneli. Ta księga rachunkowa zawiera wiele pożyczek od lichwiarza zwanego gadułą. Wydana suma za każdym razem jest później zwracana. Kwoty są astronomiczne. Nie ma jednak wzmianki o tym, skąd pochodzą te pieniądze. Istnieje również wiele powtarzających się płatności na rzecz niejakiego cukiereczka. O, ciekawie. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? Hmm. And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the coin tavern. Perhaps the manager knows him. No to mamy tutaj sporo roboty. Wyjdziemy sobie z tej piwnicy na zewnątrz. Trzeba się przebrać w nasze normalne stroje. No, ciekawe, ciekawe rzeczy tutaj się dzieją. Matki kardynaliny. Petrusa miał rację, zna te kręgi bardzo dobrze. Tam był ten koleś, który nie chciał nas tu wpuścić. My już to miejsce opuszczamy. Teraz może nas co najwyżej cmoknąć w pompeczkę. Dobra. Zajmiemy się tutaj tym śledztwem w kolejnym odcineczku. W tym sobie zakończymy tutaj na tle pałacu gubernatora. Teraz to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.